Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w takim dość nietypowym odcinku. Oczywiście ze mną Adaś. Witam serdecznie, witam państwa. Jest, witam państwa, witam serdecznie. Czyli oczywiście ta nasza trójeczka i dzisiaj jesteśmy w dość nietypowym miejscu, bo jesteśmy w Giant Software. Uchyl głowę. Giant Software, tak, tak powiem. Wszystko będzie widoczne, jak uchylisz głowę. Uchylę trochę w tą, może trochę w tamtą. Jesteśmy w ich głównej siedzibie, zostaliśmy zaproszeni do Niemiec, jak też wam wspominaliśmy wcześniej w odcineczkach, za co bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. I mamy możliwość tutaj właśnie nagrania dzisiaj kilku fajnych rzeczy dla was, także ten odcinek to nie będzie jedyny, będzie kilka fajnych rzeczy, które jeszcze będą na kanałach, nie wiem kiedy, ale w najbliższych dniach na pewno się pojawią, także bardzo serdecznie zapraszam. Również też od razu na samym począteczku chciałem was zaprosić jutro na streama na głównym kanale Farming Simulator, który odbędzie się o godzince 10:11, coś takiego, będziemy jeszcze tak dawać wam znać. Poranek taki dość szybki macie, żeby tak nie zaspać na tą godzinę. Będziemy wam dawać na pewno znać na fanpage'ach, także bądźcie aktywni cały czas i jutro sobie właśnie będziemy mogli tam z wami na czacie pogadać, będziecie mogli nas popytać o wszystko i będziemy mogli sobie ogólnie pograć. Tam gdzieś o godzinkę, dwie będziemy, także myślę, że na spokojnie się wyrobimy i też fajna sprawa będzie, ale dobra, dzisiaj postanowiliśmy zrobić sobie tak wreszcie pierwsze wrażenie, bo jak sami wiecie, zaczęliśmy sobie Farming Simulator 2019 od serii Od Zera do Farmera i nie robiliśmy żadnego testowania, żadnego pierwszego wrażenia, a dzisiaj wreszcie przyszedł na to czas i myślę, że też fajnie to wszystko będzie wyglądało. Tutaj podziękowania właśnie dla chłopaków z Giants, że mają takie fajne save'y tutaj przygotowane, że mogliśmy sobie wejść po prostu i potestować różne prace w polu, także no tutaj na dzisiejszym odcinku zobaczycie no w sumie prawie praktycznie dużo rzeczy, i żniwa, i kiszonkę. Dokładnie. Postaramy się pokazać, także naprawdę będzie sporo się działo. I tutaj na samym początku widzicie, to naprawdę fajny zestaw do kiszonki jest, także Bolek może wsiąść i coś sobie wysypać. Coś innego całkiem. Oczywiście klawisz i... Byłem przekonany, że ta przyczepa się jeszcze podnosi do góry, ale widzę, że tutaj tą taśmociągiem idzie po prostu... To można wyciąga... Możesz sobie regulować to, czy tak, nie? Mogę to regulować właśnie, teraz to zauważyłem. Czyli tak, też jest dosyć fajna przyczepka. Aha, mogę regulować jeszcze zaczepę, co jest też nowością, bo tego nie było po całym razie. Góra, tak, możesz. No to super. To jest fajne, że właśnie można... jeszcze bardziej nachylić na A teraz, czy wystarczy tylko opuścić? Tak, i prawdopodobnie jeżeli podjadę pod sieczkarnię, wtedy już będę mógł sobie... No to wiesz co, tam jest zestaw w sumie pod sieczkarnią przygotowany, więc jeżeli chcesz, to dawaj wtedy. Napełnimy najpierw tamten i wtedy napełnimy jeszcze ten tutaj drugi. Tutaj jest zestaw właśnie przy tej sieczkarni z taką przyczepą, którą niestety się już nie podnosi tak do góry. Także szkoda, że w sumie chyba się nie podnosi, z tego co mi wiadomo. Nie, raczej to jest raczej sztywna tutaj przyczepa, także ona raczej nie będzie się podnosiła do góry. A szkoda, bo mogłoby być kilka takich przyczep właśnie, co się podnosi, to wtedy by była naprawdę fajna akcja. Chodzi, jeżeli chodzi o kiszonkę. Podjedziesz fendem może? Co? Bo nie będziemy fenda napełniać, tylko napełnimy sobie jeszcze raz tą przyczepkę. Dobra, okej. Jak sami widzicie, tam teksturki bardzo się pozmieniały. Wręcz praktycznie wszystkie. Zostały dodane cienie na uprawy, co jest też bardzo fajne, jak tutaj po lewej stronie przy kukurydze możecie zauważyć. Ej, tutaj góra, to jest inna sieczkarnia niż była wcześniej. Góra sieczkarni jest czarna cała, widzicie? Fajnie to wygląda. Ja nawet nie pamiętam, jak ona wyglądała w sumie. Tak, teraz się przybra. Dobra, no jak nie może parę takiej rzeczy tych przy kelerze, przy... To na pewno jest. No i dycha, no standardowo dycha, nie? Także tutaj dobra, jedź, to już z powrotem jest, jedź. Ktoś pytał, w jakim mieście jesteśmy, znajdujemy się w Erlangen, w Niemczech, niedaleko od miasta Norymberga. Wczoraj sobie przylecieliśmy właśnie samolotem do Norymbergi. Troszeczkę pozwiedzaliśmy i dzisiaj od samego rana już przyszliśmy tutaj do studia Giants. Z chłopakami właśnie przygotowaliśmy sobie tutaj odcinek, żeby dla was coś nagrać. Mamy kilka fajnych pomysłów, także będzie się na pewno działo. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że pod obciążeniem teraz muszę zwiększać ten tempomat, bo on jechał wcześniej te 6 na godzinę na 5 w tempomacie ustawionym i gdy coraz więcej kiszonki się pojawia, zaczyna on zwalniać. Może to będzie coś siła duża, nie ciężko. To jest będzie musiał utrwać. Będzie coś czuć, więc dziwne, bo u ciebie pokazuje 6 na godzinę, tak? Tak. Wy jesteście kubki. Przez 6 mil tam pokazuje, nie 6 km. Aha, zmieniły się te. Tu jest ustawione właśnie kilometr na godzinę. A już myślałem. Czyli już nie mamy żadnego pytania. Nie, to nie pasowało. Nie będę brał więcej, bo lepiej sobie potestować wszystkie te maszynki, bo nie chcemy też jakiś za długi strasznie odcinek. Jak widzimy też na pierwszy rzut oka, no te teksturki się pozmieniały, zmieniły się też drzewa. Akurat jeżeli chodzi o moją opinię, to wszystko jest na plus póki co, bo strasznie mi się te drzewa podobają. O wiele lepiej wyglądają niż w poprzednim farmingu. Gałęzie też będzie takie obalające, no,
To jest koła, o kurcze, proszę bardzo. Dobra, z tego ani różna. Masz te podpory, żeby się, no, żeby się zaparło po prostu, nie? Teraz tylko po prostu nie wiem, jak blisko mogę sobie podjechać. Powinieneś najpierw lekko po, do góry, co nie? Weź, no. A to później nie. Czyli bo wiesz, jak ja zrobię sobie podpory... No i tak byś musiał lekko cofnąć, no bo ta podpora, nawet jak stąd jesteś. Znaczy ja bym na twoim miejscu najpierw podpory złożył i podjechał najpierw i potem dopiero podpory rozłożył. Ale nie mogę. Nie może, bo podpory podpora się rozkłada automatycznie, jeśli tylko to jest trochę akurat dziwne, jeśli chodzi o to. Ale podczas tego podnoszenia bez podpór by ci mogło wywalić to. No to dokładnie, jedno wychodzi. Więc... Znaczy nie, wiem już jak to trzeba robić. Nie podjeżdżaj pod przyczepę, tylko tirem trzeba będzie podjeżdżać. I wtedy będzie wyglądało to idealnie. Przyczepę się rozkłada i wtedy będzie zerowa podjeżdża, nie? Okej, okay, dobra, my sobie wysiadamy do kolejnego zestawu. Jak widzimy Kronę, świeczkarnia, Big X oczywiście. Też, no te maszyny wszystkie moim zdaniem zostały mega poprawione, jeśli chodzi o tekstury. Wreszcie koła moim zdaniem, no pasują wręcz idealnie, bo w poprzedniej wersji no świeciły się troszeczkę. I tutaj ten zestaw, w którym ja siedzę, to jest znaczy i John jest wprowadzony do biorą, i przyczepa również też jest wprowadzona do Marynika, nie? Także fajny zestaw swoją drogą, przyczepa bardzo mi się podoba. Nie jest to przyczepa samozbierająca, tylko to jest właśnie przyczepa typowo właśnie do kiszonki. Nie mogę sobie teraz wyobrazić, ale czy nie zmieniły się lekko... Chyba nie, jeżeli chodzi o wciąganie. No, nie, jest takie tak samo. Było. Jest takie samo. Jedynie teraz też to płacenie, no tak jest podpłacenie. Ale wydaje mi się, że jest poprawione widok dłuń tego wciągania, zobaczcie, jak to nie wygląda. No. Chociaż nigdy nie zwróciłem sobie na to uwagi, czy to tak wygląda w 18. Wydaje mi się, że to jest wprowadzone właśnie teraz do 19, że jak widzę lepszą animację wciągania w sieczkarni, nie? Naprawdę spoko to wygląda. Albo jedzie pod skosem, właśnie tak patrzę, że... Tak właśnie chciałem, wiesz co, właśnie jeździć tak i zobaczyć, jak on będzie to widział wtedy, bo... Jeśli chodzi o usypywanie się na przyczepie, po pokaż jak to widzisz, widzimy to tak samo, czyli na multiplayer też teraz jest podobne. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to ze zbożem, bo zawsze jak było to tak, że host jak wysypywał, to widział te górki, nie? Tak. A osoba, która była na serwerze, niestety tego już nie widziała, nie? Fajnie się pojawiło na tej przyczepie. No, fajnie, też mi się bardzo podoba. A co tam jeszcze? Całkiem nie. Myślę, że jak to ten zestaw, który pokazaliśmy, jak widzimy, wszystko praktycznie mamy obok siebie. John Deere w sumie taka ikona właśnie farminga teraz z 19, także na od zera do farmera na pewno też będziemy dążyć, żeby szybko go zdobyć. Jak najszybciej go zdobyć na naszą serię. Żeby on był ikoną tej serii, że tak powiem, tak, naprawdę tak. Świetnie wygląda, jest świetnie wykonany. Ten środek maszyn. Teraz będziesz musiał polec się kilka razy przeteleportować. Ogólnie jak się ten przeteleportujesz, to jest ciężarówka, aktualnie stoi na... bo właśnie o to mi chodziło. Jest fajny zestaw, bo ta przyczepa też... pamiętam, była krampę chyba przyczepa ale, do 17, ale była strasznie brzydka. Bo miała te osie z tyłu rozstawione i te koła były, no nie były idealne. Tutaj ona naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, jeśli chodzi właśnie o wywóz zboża, czy nawet wywóz ksiąki. Także na pewno swoją drogą też będziemy dążyć do tego, żeby takie zestawy kiedyś tutaj mieć, nie? Ty, ta ciężarówka była? Wiesz co, nie wiem czy ta była akurat, na pewno były... Bo, no wiele lepiej. Jedna z podobnych, jeżeli to jest Lizarda. No to jest Lizard. Co zauważyć dzisiaj, zobacz, zrobili fajne srebrne elementy, tak jak dla ciężarówki, dla jej stylu, mega fajnie to pasuje. Są zwykłe srebrne, tak jak na przykład tutaj, ale jest też taki, który naprawdę tak, nie wiem jak to nazwać, taki chromowy właśnie, tak jak alofelki. Więc to naprawdę zobaczcie, jak to z daleka fajnie wyszło. Tutaj możesz pokazać jeszcze właśnie jest Manitu, także bardzo. Też pamiętam, no, jeżeli chodzi o takie ładowarki, to była chyba tylko ładowarka Krampera, ta mała i JCB jeszcze taka była też, nie? Także Manitu tutaj też naprawdę bardzo się postarało, jest jeszcze wózek widłowy Manitu, także też to jest ciekawostka, bo wózek widłowy to też jest nowość w Parkerze, nie? Co też nowością jest, to jest kurs podobno, bardzo fajnie to wygląda. Po jakim byśmy terenie nie jechali, chyba jednej pasłali się niektórzy. Chyba tak, bo specjalnie zjeżdżałeś. Bo specjalnie raz ostatnio zjeżdżałem, ale tak jeździmy sobie po podwórku, czy tutaj po takim, nie wiem, utwardzonej powierzchni, to jednak naprawdę fajnie to wygląda. Przecież jest jak już jest taki bardziej jasny ten prąd, nie? Wszystkie tekstury tak jakby bardziej kontekstowe. No i też zarazem możesz tego Newfoundlanda pokazać. Czy to jest ładowarka, która akurat nie bardzo mi się... Nie bardzo chyba przypada mi do gustu pod względem ale, wyglądu. No tak, ale jest jednak taką nowością. Fajnie ładowana będzie. Tak, ale ogólnie swoją drogą fajna ładowarka. Jest to chyba... Taka inna. Zobaczmy, do sklepu. Wydaje mi się, że jest to jedyna ładowarka taka duża, nie? Tak, dobrze mówię. Tak, jedyna ładowarka.
Kramer jest nadal, czyli tam malutka ładowarka i Manitu też właśnie jest teraz prowadzone, nie? Powiem wam, mamy fajne szybkie bieganie zrobione, także możemy sobie tu pobiegać. Ja już pamiętam, że jak byliśmy sobie na PGA ostatnio, zauważyłem, że bardzo fajnie jest zrobiona gazownia i się nie myliłem. Bo naprawdę całkiem inaczej to wygląda. No, w większości mało gdzie można spotkać budynek, który byłby taki jak w poprzedniej wersji. Tutaj wszystkie te budynki dostały tak, te właśnie nawet teksturki. Ale wydaje mi się, że chyba silosy są większe, co? Dużo większe. No, dużo większe. Jeżeli chodzi o szerokość, to są tylko dwa silosy, tam było chyba z 6. 17, no ale tutaj to daje to właśnie dużo, że one są po prostu dużo, dużo większe. Nie? Teksturki takie właśnie zostały fajnie pododawane z starszych budynków też, jak sami widzicie, nie wszystkie są tak idealnie wygłaskane, jakby to miało wyglądać. Zobaczcie sobie też nawet tutaj sami w mieście te budynki, no jest sporo tego, naprawdę jest sporo, co myślę jest dużym rozmaiceniem gry, bo jeszcze nawet tam widzę sobie, mamy takie bardzo fajne zdjęcia, to będą do wersji kolekcjonerskiej, którą będzie można dostać właśnie po live'ie, jeżeli się będzie, tam nie wiem, czy jakiś konkurs będzie, czy coś takiego. Giveaway jakieś będzie, jeżeli będziecie na tym live, który będzie właśnie jutro. Buforuje ci tam Adaś cały czas, czy nie? Tak, jest, patrzę, przyglądam się na kamerki, od tego tu jest. Okay. Okay. Fajny jest zestaw, do którego mógłbyś się przetelepotować. Muszę wsiadać za to. Rzoskie nasze. No dawaj, w ogóle zauważyłem, że JCB z Pianami, jeżeli chodzi mi o opony, bardzo pasuje. Tak. No bo to jednak jest taki ciągnik. Patrzcie, mam też Valtre, nie? Mam też Valtre i nie wygląda tragicznie ta Valtre. Znaczy ta Valtre to jest chyba Valtra, co była w 17. To jest obracane... większa, nie? Nie, to jest ta, co ma obracane siedzenie. Bo się pytaliście, czemu nie wzięliście Valtre, bo nam się nie podobała. No ta Valtre nam się podoba, w środku jest o wiele lepiej, po prostu tam. A weź naciśnij Ctrl B i zobacz, czy ona się obraca. Czy to jest poczekaj, ta? Bo czy tutaj... A, bo mamy, dobra, może lepiej nie naciskę, bo zaraz się popsuje. Nie, dobra. Ogólnie mam niemiecką klawiaturę, także jest troszeczkę inaczej i... musimy to po prostu sobie ogarnąć. Co, mógłbyś przetestować, ile ten JCB jedzie na godzinę, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy. Zaraz przetestujemy. Ja bym, jest co ciekawy, tylko nie wiem, czy mają... Zera, tak? Tu jest prawdopodobnie zbiornik z mlekiem. Tutaj. A czy jeżeli zabieramy mleko tutaj od nas obory, właśnie na tym sobie sprawdzę. Czekajcie, gdzie to będę miał? Litry. Manure Milk. 23 litry. Jest, dobra. Raczej widzę, że te kombie po prostu są, bo są. Woda. Co? Nie, to jest chyba woda. Tak, to jest beczka do wody, nie? Tak, tak. Czyli tutaj mam zbiornik do wody, bo chciałem zobaczyć, ale raczej 23 litry nie będzie w 6 kombach. Żniwo na pełnej po drugiej stronie ulicy, jak widzisz, a, u sąsiada tam. Także ona nie będzie w tylu kombach raczej. To po prostu, bo dużo ludzi... Ale dobrze, jak już zacząłeś podejść do tego mleka. Teraz sekundę, chciałem wlać wody. Mlej, tak. Fajne, bo jak sami też wiecie, teraz w tym farmingu będzie można stawiać właśnie budynki. Wszystkie praktycznie, gdzie chcemy, będziemy mogli mieć krowy, świnie. Owce. Prawdopodobnie albo jest pełno wody. No i naciśnij. Nie mogę, czyli prawdopodobnie water jest pełna. Jest pełna. No dobra, zostaw. Tak, czekajcie, my sobie się przebiegniemy tam. Swoją drogą bardzo ładny John Deere. Jestem tutaj, czekajcie. Player, nie, niestety nie, nic nie można. Bo właśnie pytaliście, czy będzie można je podnosić, przenosić. Też i czy czekam, one tak. Będą po prostu, gdy będzie coraz więcej mleka, będzie się nowych pojawiać, a gdy będziemy zabierać, będą spadać. Raczej nie, po prostu tu jest tak dodane, żeby to tak sobie wyglądało, że tu jest miejsce, z którego zabiera się mleko. My od razu możemy sobie przeskoczyć. Tak, no możesz brać wsiadowczą i spojrzeć do mnie, wiesz, bo ja już zaraz będę. Ja cię kręcę. No i to jest właśnie... To jest właśnie John Deere. To jest John Deere, ale to jest wreszcie wykonany świetnie kombajn. Jak się skarbiam. No. Wreszcie coś ciekawie zrobione. No jest też ten Fendt, bo... O kurczę. Jakoś zawsze za mną ten Challenger nie przemawiał, nie? Ale Fendt tutaj... Dużo lepiej wygląda, nie? Jak to jest? Sterowanie rurą ok, a tutaj po prostu... Aha, czyli nao sobie ją... Zbieramy. No taki zestawik z chęcią przygarnąłby na tej serii. Mam nadzieję, że w tym roku, w 19 na od zera do farmera uda nam się już takimi sprzętami jeździć. Boisz, że tam tutaj już jestem. Widać, no teraz widać jak u ciebie? Pojawiamy się. Też u mnie widać no idealnie tak samo jak u ciebie, nie? Także jest. Także ta animacja tak jakby tego wzrostu zboża, jak się wysypuje na przyczepę, jest poprawiona, nie? Takie bardzo fajne okienko jeszcze. Z tyłu jest okienko, nie? No, i z przodu, i z tyłu. Z tej rury bardzo fajnie się wysypuje, tak inaczej. Zresztą to był Farming Championship, oczywiście po lewo. Tak, ładowanie to hałda z góry. Nie, bo tam kombajn. Trochę inaczej chyba z
pojawia się, o, pojawia się za tą osłona. Tutaj możesz pokazać, o, jak, o, kurde, zarobiście to jest. Weź wsiąść do kombajnu, mordo. Zaraz sekundę. Wsiąść do kombajnu i spójrz sobie na zbiornik, jak fajnie się zboże sypie do zbiornika, nie? Nawet mogę sobie zobaczyć, tutaj bardzo fajnie widać to w kabinie. Ale nie, spójrz, ona tak na końcu się tak. Nie, tak jak kiszonka to robiła już w 17, że ona się tak, wiesz, nie jak powiedzieć. Jak no już nie. Rozsypywała się na boki, no, tak? Nie rozsypywała się takim ciurkiem typowym, tylko ona tak fajnie. Nawet bardzo fajnie to wygląda. Wszystko takie przejrzyste, dość jakby, jasne. Jakby rozchodziła się na ziarenka już, a nie taką typową hałtę. Tak, fizyka słowa chyba raczej się nie zmieniła. Ale ładnie. Czy wydaje mi się, że słowa chyba na ładnie. Nie wiem, czy nie, bo kiszona jest kobieta. Nie no, to jest duży kombajn, więc też to inaczej jest, bo taki duży kombajn nie wygląda. Dobra, myślę, że możemy przestawić tutaj na zbieranie lelek. Patrz, jak fajnie może rozsypać po całej przyczepie, zobacz. Gdzie ty jesteś? Jak kiszonkę, patrz. Biegnę, wow, ale tutaj poczekaj. Ale bardzo ładna jest właśnie tutaj wysypywanie. Weź tak. Mordo, skocz na przyczepę i zobacz sobie, jak ja to wysypuję. Bardzo ładnie. Weź sobie wysypywać tą kiszonkę, widzisz? Ona się pojawia. Ale dość duży przemiał chyba widzę, materiału jest w takiej przyczepie. A ci przy czasem dużo łeb. Teksturki na przyczepach się poprawiły, bo coś żeśmy ostatnio, nie, słonecznik, coś żeśmy wywozili na naszej serii od Zerat. Ale to naprawdę... Czy to wejdzie do końca? Chyba nie. Mamy tutaj Keisa 240 CVX-a. Możesz sprzedać. Co, Keisa mam sprzedać? Nie, całą. Nie, tam jest, że mordo jest zestaw do prasowania, także mógłbyś zlecować prasę. Idę zobaczyć, czy coś z belkami się poprawiło, jak belka będzie wypadać. Możesz prasy na przykład sprasować, a potem to zebrać? Sprawdź. Ja myślę, że beleczka się ubija, bo na razie ładnie wygląda ta beleczka. Dobra. Prasa Kuna, ona była chyba z dodatku, teraz jest dodana już oficjalnie. Oj, lepiej chyba jest. Jeśli chodzi o resztę prac, bo tutaj no nie wszyscy przetestujemy, na pewno dzisiaj wszystkiego, bo przetestujemy sobie żniwa, kiszonkę, zbieranie belek. Jest. Co? Paweł nie ma, sprawdziłem. Także na pewno tutaj będziemy lecieć z odcinkami grube, jak już wrócimy do Polski. Do domu i wtedy sobie na pewno będziemy robić, poza naszą serią od zera do farmera, będziemy sobie robić takie luźne odcinki właśnie z bawełny, żeby przetestować. Na pewno sobie zrobimy, co tam jeszcze jest nowego, wprowadzonego. No to jest. Wszystkie te maszyny, które są nowe w nie wiem jak, patrzcie jak fajnie belka wcześniej się urywa. Ona przez chwilę spadała po jeszcze po tej szynie. Wcześniej tak było, że ona po prostu się urywała i spadała chyba na ziemię. To jest moim zdaniem na plus poprawione oczywiście. No fajnie to wygląda, nie ma tego bugowania się tej belki, tak jak to wcześniej ona zaskakiwała sobie. No i czasami nawet ona potrafiła się obrócić. Jestem ciekawy ciężaru belek, jak to teraz też wygląda. Czy ja mam obciążnik z tyłu, więc nie wiem. Ale jak one właśnie w nawidłach będą podczas szybszej jazdy? No czekaj, więc co możemy sprawdzić? Możemy sprawdzić tak mocno zawinę. Trzymają się dużo lepiej. No też, bo wcześniej nie zdążyłeś skręcić nie i ta belka gdzieś wyciąła. Wiesz co, najgorzej było właśnie z belką tą, która jest długa, nie? Tak. Ona się tak jakby nie wyściło siebie, tylko ona automatycznie przy większej prędkości zjeżdżała z tej drugiej belki. Dlatego też chyba ta ciężkość belka, no zobacz, nawet jak już teraz tak widły bierzesz, to one się... Ciekawe w ogóle, jak teraz opuścić i czy to będzie łatwo do wyjęcia. Tak. Jest dużo, dużo lepiej. To, czyli ta fizyka belek też prawdopodobnie została poprawiona. Fajnie, widzimy sobie dzisiaj chmurki. Zobaczcie tutaj na 120, no to te chmury naprawdę dosyć szybko zapitają. Dynamiczne niebo naprawdę jest tutaj ładnie. Na piątkę myślę, że w sam raz będzie. Dobra, ja bym sobie wsiadł teraz tutaj. A tam kurz ładnie miecia pod kół. Oczywiście polałem od początku, żeby żadnej maszyny nie przegapić. Tak, ale był ten. Czyli CB chciałem. Jestem ciekawy, jak on leci właśnie na ulicy, jeżeli chodzi o prędkość, nie? Okej. Okay, trzeba tutaj do... Jest ta sama, co była w 17, także... Beczki, które zostały dodane do ruchu drogowego, to jakie beczki zauważyliście? To jak? Ja robię tutaj 70 km na godzinę. No i tutaj fast track środowisku też naprawdę fajnie wygląda. No niestety on nie sprawdzi, bo jest w milach na godzinę. Więc to jest na kilometr. Mogę to przestawić przecież. Około 65 wjechać. Czy tak możesz w opcjach normalnie sprawdzić, nie? Znaczy, ale się wjebał. To ze sprawdzi karierki się wrąbał. Gdzie to będzie deal traffic? Game settings. Tutaj chyba. Miles kilometers. Zobaczyliśmy, jak działa fizyka wjeżdżania na skarpę. Nie polecam. Czy ciągnik się przewróci, czy nie? Chyba się nie przewraca. O! To miara go bym przyjechał. Niech mija, niech mija. Na pewno sprawdzi. No, wiereczka. No, śruby. Ja bym chciał porządną, prostą. Tak chyba gdzieś daleko. To jest około 65 do 70 km. Wydaje mi się, że 70 km na godzinę to będzie jego max, nie? Więcej raczej on nie pojedzie. Lewo, czemu on tego nie ma. Właśnie widziałem, że jak się teraz gdzieś skręci za tą maszyną za mocno,
to właśnie tak. Ale nie, ten nie zahamował tak szybko tutaj samochód osobowy. No zobaczymy, zobaczymy. Mój Jezu, na zakręcie, dobra, kierunek musi być. Ogień by nie wyskoczyło. 63-65 km na godzinę. Tak, no, krowy by poumirały, nie? Od razu świnie to na rzeźby można było. Nadal jednak 70 to ogólnie mieliśmy chyba coś jeszcze tak teraz przypomniał mi się na pomóc jakimś kątku, nie? Na końcu live'a, że będzie losowane. Zrobiłem, że będzie na tym, że będzie na live'ie kolekcjonerska wersja do wygrania. Także do wygrania. Warto przyjść, nie? Tak, to jest naprawdę... właśnie w tym miejscu, tak, żeby pokazać paluszki. Tutaj, bo właśnie okay. Chodziło o tą wersję. Gdy będzie do wygrania na live, także bardzo serdecznie zapraszamy już na live'a, bo będzie na pewno dużo się działo. Jeśli chodzi o interfejs ten, który teraz jest w garażu, moim zdaniem petarda, nie? Naprawdę, ktoś to wymyślił ten pomysł, to moim zdaniem w każdym farmingu już by mogło tak zostać, bo no lepiej tego, myślę, się, że tak zostanie. Lepiej tego już się nie da chyba zrobić. Teraz mamy podzielone to wszystko na małe, średnie i duże ciągniki. Podzielenie to jest jedno, ale możesz pokazać samo wykonanie ciągu dalszego, na przykład ciągnika. Powiedzmy tak? Sobie, weźmiemy... Bo brakowało nam 17 tego, żebyśmy widzieli ten ciągnik i na przykład jakie opony zmienić, jakie dodatki. Bo często jak wiecie, te maszyny już oskryptowane w 17 miały jakieś tam właśnie po angielsku, nie po angielsku, dużo różnych i tak człowiek nie wiedział, jak to będzie wyglądało, bo miała te reworgi, Micheliny i w ogóle. A tutaj i jak sami kupować widzicie, 5 i wybierać najlepsze. Mamy Nokie, mamy te reworgi i sami widzimy teraz, jak po prostu ten ciągnik wygląda, więc możemy sobie go kolorystycznie też zmienić, dopasować. Sobie. To jest naprawdę mega super fajna sprawa. Nie kupujemy w ciemno, to jest najważniejsze. Tak. Aż się już modyfikacji nie mogę doczekać, bo na pewno dużo ludzi będzie z tym coś fajnie sobie najlepszy robiło. Duży Ursus z halogenami, dziękuję bardzo. No maszyn naprawdę sporo, nie wiem ile wszystkich wyszło, bo tam gdzieś była podana ta informacja, ale jest naprawdę bardzo dużo. Jakieś głębosze, nie głębosze, tutaj w ogóle świetna maszyna, nie wiem, to jest jakiś pogłębiacz, siewnik a la talerzówka. Więc tutaj naprawdę jedna z nowszych i ciekawszych maszyn, która pojawiła się w tym farmingu. Oczywiście Bernard, to jest nowa marka, której kilka jest maszyn, bo jest na pewno... czekajcie, coś jeszcze widziałem Bernard. Głębosze agregat jest na pewno. Na pewno Bernard. Czekaj... Nie, to jest agresor, czyli nie ma Bernarda. Coś jeszcze... Kultywator, weź kultywatory. Czekaj... Bernard, ten duży. To są talerzówki. Nie? To są talerzówki. No, myślałem, że było coś jeszcze, ale to... Kultywator. A, jest, mówię, że no, no, właśnie to od tego dużego... Od tego gadaliśmy z chłopakami właśnie z Giantsa, mówili, że Big Buda nie ma. Są niektóre tylko maszyny właśnie z Big Buda wgrane, a jeśli chodzi o resztę, to będą jako mody do pobrania na ModHubie, nie? Tak samo mapa Estancia Lapacho będzie jako mapa do pobrania właśnie z ModHuba. Co nowością jest też, że nie kupujemy teraz, i to warto wspomnieć, że nie kupujemy teraz normalnie ziemi, tak jak było to wcześniej. W takim sensie, że nie wiecie, wszystko, no właśnie, nie kupujemy pól, bo wcześniej jak to było, to kupowaliśmy ten dany taki obręb, że tak powiem, odtąd, dotąd to było nasze pole, a reszta wcześniej już była możliwa, że możemy sobie tam coś zorać, wyciąć drzewo i w ogóle. Teraz właśnie tak mówiąc, to po prostu, gdy chodziliśmy obojętnie gdzie na mapie, to mogliśmy każde drzewo sobie wyciąć. Tak, tak. A teraz, gdy kupujemy już pole, to bardziej, jak to właśnie wczoraj Patryk nam powiedział, kupujemy landy, czyli to, co jest na przykład tutaj, co już na pewno też będzie wchodziło. Myślę, że na przykład nawet dotąd. Pole po prostu kupujemy z obszarem dookoła niego, nie? Każde pole ma tam wyznaczony swój obszar, do którego lesie się ciągnie. Tak samo no, kupujemy po prostu działki. Nie kupujemy obrębu pola, tylko tak kupujemy działki, które na przykład obstawiam, że są takie pola, których obszar obejmuje tylko to pole, a niektóre pola na pewno obejmują dużo, dużo więcej. I to już można było zauważyć, dopiero zauważycie na moim odcinku w niedzielę od zera, gdzie oraliśmy sobie, powiększaliśmy już pole i właśnie chcieliśmy doorać do drugiego pola, gdzie była strasznie duża miedza pomiędzy nimi i tak w połowie już nie dało się po prostu tego orać i tak zastanawiam się, kurde, ale dziwnie jest to pole zrobione, nie? A teraz już po prostu wiemy, że to jest inaczej zrobione, moim zdaniem. Na przykład jak będziemy teraz mogli sobie robić jakąś realną megapolską serię, to fajnie na przykład, bo czasami ludzie kupują pole wraz z lasem, coś w tym stylu. Więc teraz jak kupimy dany land, to będziemy mogli te drzewa wtedy wycinać i w ogóle, a wcześniej się tego po prostu, gdy to nie będzie nasze, po prostu się nie uda. Dobra, my sobie jeszcze chcę zobaczyć, co tu ciekawego jest widzone. Nic nie ma więcej. Ja bym jeszcze chciał sobie po prostu, szkoda, że nie ma tej bawełny, bo chciałem zobaczyć jak to... Bawełnę zrobimy na kolejnym odcinku. Na pewno ja chcę przetestować to cięcie drzewa, bo z tego co widziałem na jakichś filmikach, bardzo fajnie to wyglądało. Tylko teraz ciekawe, czy ja będę mówił.
to ściąć. Zobaczymy. No może być kupisz, problem. To kupisz. Tak, widzicie? Nie mogę, bo nie jest... Tak, no nie należy do ciebie. Dobra, a czy mamy jakieś drzewo? Czy to pole należy? No na pewno należy do ciebie. Też tam w tym się ci biegało. O, dobra. Czyli po prostu z piłą nie można, no tak, by się człowiek nogi poobcinał. Już biegnę, zobaczyć prawdopodobnie to drzewo powinno... powinno się dać. O, jak fajnie jest wyczyszczone tutaj, że można było sobie jakoś... O, jest obręcz, że tak powiem. I jest, jest ta nowa animacja, która strasznie mi się podoba. O wiele lepiej moim zdaniem. Góry też chyba lepiej wyglądają. Bardzo wysoki gierek. I pięknie było. O, jest! Patrz, jak teraz tą piłę. No to niezły się będę bał. No i jak to w ogóle z gałęziami teraz? Patrz. Nadała mi gałęzi. Pięknie gałązki nadal do odcinka i pięknie leśnie. Ale ja tu się gałąź, bo tu sąsiadowi na hałbę się obaliło. No tragedia. Odej mu chociaż, żeby miał ten bardziej, tak? On musi być kolor właśnie. Musi być, to też zielony. Zielony. Bo w sensie obojętnie, tylko po prostu zaskoczył niebieski i już mogę się kliknąć. Jak klikłeś, to tak. Się pozmienić. A tutaj pokazuję jednak jeszcze, jakby nie patrzeć, dwa kolorki. Czy jeszcze tutaj mamy jakąś ciekawą... Ciekawe też, tutaj. Mogę sprawdzić, czy za drogą. Jak to jest? W sensie? Tutaj? No, bo tam nie ma żadnego pola. Prawdopodobnie będzie do czegoś należało, jakby nie patrzeć. Jednak jest. Jednak bo jest to przy drodze i tam nie ma pola żadnego. Więc może takie będziemy mogli. Ale nie będziemy przy drodze wycinać, bo to nie nasze, dobra. Ale się... pięknie położyłem. Ale patrz, fajnie zaczepiło się na drugim drzewie. No nie, te gałęzie, naprawdę, akurat ten model drzewa świetnie wygląda. No nie mogę się już doczekać też ma. Będę nowością właśnie to są te ptaki. To jest bardzo fajne, że one jednak po tym polu... Po tym polu jednak... Ja na radę jadę z drzewem, człowiek drzewo. Jak zarąpał, nie? Ale jak to wygląda? Poczekaj, Andrzej, chodź. Rybun, szybkie bieganie. O! Jak poszedł przez... Z buraki sąsiada. O, jak ładnie gniecisz. Ładnie wgniecie. Bardzo ładnie gniecie. Też poprawiona teksturka. Troszkę chyba jaśniejsze są. Chyba, że po prostu przez tą poprawioną grafikę te tekstury też tak wyglądają. Ja, jak... tu je zasadzimy jak coś. Dobrze, zasadź drzewo. To będzie rodzinne drzewo. Mapka jest duża. Zbuduj do razu drzewo. 33 pola. Małe, duże, też jak widzimy, też fajnie te pola na górze są oddalone, na tej mapce akurat fajnie będzie wyglądać. Po samych nazwach o wiele różni się to w języku polskim. Seria od zera. Więc co, no tu po prostu tą grę nie da się przetestować w jednym odcinku. Nie da się o wszystkim opowiedzieć, bo po prostu trzeba będzie w nią troszkę pograć. Będzie trzeba znaleźć jakieś błędy, których mam nadzieję, że nie będzie aż tak dużo, ale będą też poprawiane, bo już tam gadaliśmy, że już się łatki jakieś szykują i w ogóle, więc trzeba być po prostu wyrozumiałym na to, że na początku zdarzą się jakieś błędy, no bo wiecie, jak przetestuje to 10-15 osób, a przetestuje to 50 tysięcy, to też całkiem to innego, więc mordo, widzę, że piękne korki zrobiłeś i o, widzę, że też jest jakiś nowy samochód dodany, tego nie widziałem. Rozumiem, jest, wiele jakaś krypa, nie wiem, to jest chyba... To wygląda, że nie ma obietra. Chyba ta remontowa. Dzień dobry. Szkoda, że wchodzić nie można. Właśnie żarówkę zrobiona na bazie Volvo na pewno. Jak chodzimy teraz, jak widzicie, no uginanie się tej trawy. Czy pod maszynami, czy też nawet pod naszym ludzikiem. Pod twoją ciężkością typa. Że tak powiem, to wreszcie coś takiego fajnego, co jest też nowością i urozmaiceniem na pewno. A więc w tym odcinku by było na tyle, bo chcemy jeszcze iść ponagrywać różne fajne rzeczy dla was. Ała. Także co, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, czekamy na wasze pytanka, może coś fajnego napiszecie w komentarzach, to jeszcze byśmy dla was tutaj stąd nagrali, także dawajcie znać w komentarzach na szybkości, żebyśmy mogli coś dla was tutaj jeszcze ogarnąć, a co, my jeszcze raz bardzo dziękujemy tutaj za zaproszenie chłopakom, pozdrawiam Michała z CDP, bo to on z nami przyjechał, także dzięki wielkie kolejny raz. I co? Z Dziance, dokładnie, za tu pomoc właśnie z przygotowaniem z tego, tak, bo to bardzo ważna rzecz, że mogliśmy tutaj ponagrywać. Także w następnym tygodniu ruszamy na pełnej. Ile będzie serii tego jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie się na kanałach będzie się działo, także co my wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Do kolejnego odcineczka, szaleczka, trzymajcie się, cześć. Hello.